Sprawa dotyczy, jak widzicie Państwo, w temacie logo i dwa słowa wprowadzenia. Jesteśmy przez te loga otoczeni. W tym pomieszczeniu nie jest ich wiele, raptem dwa, tu na mównicy, przy której stoję, logo TEDxu. Ale gdy tylko wyjdziecie, wyjdziecie Państwo do autobusu, do tramwaju, do jakiejkolwiek megasamu, na dworzec, gdziekolwiek chcecie, otworzycie internet, telewizję, loga Was zalewają. Dla 99% z nas te loga nie mają wielkiego znaczenia. Owszem, przywołują jakieś skojarzenia, jakiś produkt, jakąś konkretną firmę może. Natomiast są pewne grupy społeczne, są pewne profesje, pewne zawody, które logami zajmują się nieco bliżej. I tym paru aktywnościom, wybrałem sobie dzisiaj trzy z tych aktywności, chcę poświęcić czas. Co można z logo, dlaczego tak dużo? No to popatrzmy. Proszę Państwa, ten wybór podróbek pochodzi z pracy licencjackiej Agaty Porczyńskiej, która kilka lat temu pod moim kierunkiem obroniła pracę. Była to świetna studentka, wygrała później dzięki tej pracy staż w dużej agencji PR-owej w Londynie, naprawdę zrobiła sporą karierę. W tej chwili jakąś książkę bodajże napisała. Te loga do tej pracy ona fotografowała, które Państwo zobaczycie, w dwóch miejscach. W Złotych Tarasach w Warszawie i na koronie Stadionu Dziesięciolecia, już dzisiaj nieistniejącego, tam gdzie jest dzisiaj Stadion Narodowy imieniem Kazimierza Górskiego, gdzie, jak Państwo wiecie, ludzie z Dalekiego Wschodu ostro tam szaleli. Popatrzmy wobec tego, jak te podróbki, które Agata znalazła, to jest ta pierwsza aktywność wobec loga, jak one wyglądały, co ona tam znalazła. Popatrzcie Państwo przede wszystkim na to, co się dzieje z fontem, co się dzieje z kolorystyką, prawda? To są akurat ze stacji benzynowych na Ukrainie podróbki, ale wracamy do domu. Spójrzcie Państwo, którego typu, jakiego rodzaju produkty są najczęściej podrabianek. Tam, gdzie jest to na tyle masowość się przydaje, że nie przekraczając niby prawa, zmieniając tylko jakiś drobny element, kawałek, przestawkę liter, nieco inny font, inny układ graficzny, mamy już swój produkt, który udaje ten lepszy i za pół ceny tego dobrego możemy go sprzedać. Mnie się osobiście najbardziej Pumba podoba. Proszę Państwa, właśnie, elektronika codzienna, ta drobna, bieżąca, której potrzebujemy na tony, prawda? Coś dla pań, kosmetyki, prawda? Pret-a-porter, pretty you. Macie Państwo jakiś tam czerwony groszek, jakieś liternictwo podobne. Nie mamy problemu ze znalezieniem tego, co jest oryginałem, a co jest podróbką, prawda? Ale będziemy za chwileczkę ten problem mieli. Popatrzcie Państwo na kolorystykę w tych graficznych maziajach, które są pod nazwą produktu, prawda? Ta kolorystyka też ma udawać ten lepszy produkt. iPhone to iPhone. Biorę i kupuję. Wspaniały likier kawowy irlandzki, Baileys, prawda? Też zbliżoną nazwę dostał. O, tu mamy popularny napój w niektórych kręgach. Bols jest oryginalny, ale może być Boss, a może być Bulls. No, taki trzykolorowy zestaw, który w barach szybkiej obsługi na ogół wiemy, jak się nazywa. Tutaj ma lekko zmienione nazwy, ale jeżeli będziemy się kolorem kierować, to też się nabierzemy, płacąc nieco taniej. Tu oryginał też wiemy, gdzie jest, a gdzie są podróbki. Tak. No więc Yogobella chyba jest tylko oryginalna, pozostałe Biogurelle i tak dalej, to są produkty już pod łóżkiem wytwarzane, jak to się mawia popularnie, ale mają swoich odbiorców. Abstynent, absolwent, nie wiemy. Red Bull, Red Star.
Pawełek, Gawełek. Pawełek jest wedlowski, Gawełek nie wiadomo czyi jest, ale dziecko, które szarpie mamę przy kasie w Megasamie, prawda, że on też ten batonik chce, ono nie będzie na to zwracało uwagi. Kinder Bueno. To są wszystko zdjęcia, które robiła Agata Porczyńska. No i właśnie, pytanie teraz tak. To jest Rolex dobry i Rolex zły. Państwo macie do wyboru. Panie macie do wyboru Louisa Vuittona chyba, czy... Boże, nie wiem. No właśnie, która jest dobra, która jest zła. Kolejna grupa ludzi zajmuje się, czasami mam wrażenie nawet, że zawodowo ośmieszaniem logo. To są satyrycy, graficy, którzy pracują w gazetach, nie tylko w gazetach, którzy, wiecie Państwo, pewne korporacje nadepnęły nam społeczności światowej zbyt mocno na odcisk, no i satyrycy dają temu wyraz. Popatrzmy sobie, jaki to jest ten wyraz. No tutaj oberwał Intel bardzo mocno, Microsoft na tej Apple, ja nie wiem, czy to widać z tego dystansu, ale tam jest, tam czytamy an error occurred while trying to crash down the system. Czyli pamiętacie Państwo, jak były w Windowsa te wszystkie łaty, które mówiły, że coś trzeba zrobić, bo coś robisz źle, to tu na tej łacie napisane jest, że błąd zdarzył się w czasie, kiedy próbowałem zawalić system. Nawet systemu zawalić się nie da według tych twórców. Co dalej można? Sprzed rzeźniacze, lug niektórych wyczyniają. Fiasko oczywiście to jest Cisco Systems, wielka korporacja telekomunikacyjna światowa. Widzicie Państwo, co ze Starbucksa można zrobić, jak również z KFC. No, bardzo udatnie mi się podoba ten Volkswagen, jest tutaj zrobiony na odwrotkę. Dla w tej wersji LG producenta Life is Tough. Popatrzcie Państwo na urodę tych Lewisów, prawda? Tam jest tylko przestawka litery. Lewis, Elvis. Nie za wiele. Czcionka od Carlsberga, prawda? Identyczna. Ale o czym innym mówiąca. Tak, no więc Apple też obrywa od satyryków całego świata, co ten górny rządek Państwu przedstawia, co się myśli o Apple'u, a także o Google'ach, które na dole, jak widzicie, pani te dwa O w tych Google'ach, to jest jej biust. Prawda? Hewlett-Packard też nie jest kochany przez wszystkich grafików. Na Google zrobione na modłę Coca-Coli mają swój wdzięk bezsprzecznie. Proszę Państwa, tu przyjrzyjmy się temu bliżej, bo to jest korporacja, która bodaj najbardziej i chyba do pewnego momentu bardzo słusznie obrywała od satyryków światowych. Prawda? Chciałem Państwu powiedzieć, że... Momencik. Że ta Mona Lisa, to ona tutaj ma tą torebkę z frytkami, z taką literką M, prawda? Dobrze i proszę Państwa, nawet znaki pewne, loga, znak ryby związany z chrześcijaństwem też bywa przedrzeźniany, przetwarzany, też bywa, że niektórych satyryków irytuje, prawda? Znaki toaletowe, kobieta się tak zachowuje, mężczyzna tak podobno. Ryby się połykają. Proszę Państwa, trzecia grupa zachowań wobec logo. Ci, którzy poważnie to traktują, bo z tego żyją, graficy czy korporacje, czy agencje graficzne związane z korporacjami, już dawno temu wszyscy doszli do wniosku, że logo trzeba odświeżać, unowocześniać. Nie da się go, jak powstało x lat temu, takim samym operować. To się nazywa w języku mediów relaunch, czyli ponowne wystrzelenie w kosmos jakiegoś nowego wyglądu i praca tym nowym wyglądem po to, żeby ono było bardziej przekonujące, bardziej nowoczesne. Popatrzcie Państwo na tą chociażby, no, przepraszam bardzo, na...
na to BMW napisane na pierwszym okienku czy drugim z 1923 roku, prawda, że to liternictwo z tymi szeryfami w porównaniu z tym liternictwem współczesnym jest po prostu nieporównywalne. Od razu byśmy wiedzieli, że to jest rzecz passé, pochodząca sprzed lat. To nie tylko BMW oczywiście zmienia, wszystkie wielkie korporacje zmieniają. Popatrzcie Państwo, jak Shell zmieniał swoje logo. Nawiasem mówiąc, do Shella jeszcze za chwileczkę wrócimy z pewną kończącą całość zagadką i anegdotą. Natomiast pokażę Państwu, proszę popatrzeć, jaka to jest dość interesująca historia. Dlaczego, przepraszam, ucieka mi, ale źle operuję tutaj tym kursorem. Mianowicie spójrzmy na to, że ta Pepsi Cola zaczynała gdzieś tam pod koniec XIX wieku tą szaloną kursywą czerwoną, taką absolutnie wariacką. Potem ona się troszeczkę prostowała i popatrzcie Państwo, w roku 1950 ona trafia na kapsel. Co się stało? Dlaczego? To miało konkretne uzasadnienie, nazwijmy to, gospodarcze i w zachowaniach klienckich. To był czas, kiedy powstawały masowo te gigantyczne mole na obrzeżach miast, wielkie megasamy. Amerykanin podjeżdżał swoją półciężarówką raz na miesiąc po zakupy. Gigantyczni producenci na przykład napojów przywozili to wielkimi samochodami, znamy je, wiemy jak to wygląda, ale to się przecież wszystko kiedyś zaczęło. I zestawiano tymi widelcami, prawda, podnośnikami takich magazynów, te skrzynki z Pepsi-Colą i nikt nie miał czasu ani ochoty, żeby zaglądać, a co to za płyn, aha, Pepsi-Cola, bo kapsel ma byle jaki. No więc logo przeniesione zostało na kapsel, a potem tak się przenosiło, na ten kapsel przenosiło, aż dzisiaj właściwie zostało, prawda, tylko już niepotrzebny jest nam napis. Wystarczy, że widzimy to kółeczko przecięte czerwono-niebieskie z tym falą po środku i wiemy, że chodzi o Pepsi-Colę. Nikt nam nie musi tego słowa mówić. Inne firmy, które również w ostatnich latach zmieniały swoje loga, to macie Państwo u góry rządek ich starych logo, na dole po odświeżeniu, po relaunchu. Wszystko się dzieje w ostatnich tam kilkunastu latach. Są wszelako, proszę Państwa, pewne podmioty na rynku, które nie dbają o logo. Niestety, z przykrością muszę to powiedzieć, że należą do nich wyższe uczelnie. To jest wybór, tylko nieduży, logo uczelni polskich. Jak Państwo widzicie, co robiono? Ano, brało się orła, albo mu się koronę dawało, albo nie, albo berło, albo nie. Albo mu się tam połowę odcinało, albo skrzydła, prawda? Jakoś nikt nie dbał o to, żeby się od reszty odróżnić i skorzystać na tej różności, na tym odróżnieniu się. Wszyscy się utożsamiali, robiąc, no nie wiem, kto ma ochotę się w łacińską wersję nazwy uczelni w tym okręgu, czyli bardzo kiepsko czytelne, wcinać, a kto nie. No i proszę Państwa, kończąc już prezentację, mam dla Państwa zagadkę. Ta mapa... To jest mapa wędrówek, które od tysiąca lat, z całej Europy ciągną do Santiago de Compostela, który macie Państwo tam po lewej stronie na rogu, północno-zachodnia Hiszpania. Tam jest klasztor świętego Jakuba, miejsce pielgrzymek katolików z całej Europy od stuleci, od tysiąca lat. Oni, robiąc swoją dzienną dawkę kilometrów, to pan Łukasz więcej by Państwu powiedział, ile to jest możliwe przez Europę tak krocząc, 30-40 kilometrów dziennie, może. Zatrzymywali się na noc, ale żeby nie zgubić szlaku, na wszystkich tych szlakach, które macie tutaj Państwo wymalowane, prowadził ich taki znaczek po Europie, na drzewach, na murach, na filarze kościelnym pojawiały się właśnie takie znaki, to jest ten znak, prawda? Co on nam przypomina? Ano przypomina nam bardzo dobrze, prawda? Logo, nie to, nie to, cofnij się, nie to i nie to i nie to, o, prawda? Skąd muszla u pielgrzymów od tysiąca lat i dlaczego po tysiącu lat korporacja handlująca benzyną
wybrała tą muszlę za swój znak. Z tą zagadką ja Państwa zostawię. Kto z Państwa ją rozwiąże i odpowie mi na pytanie, dlaczego ta muszla tutaj znalazła się potem tutaj, jeszcze nie tu, tylko tu, to dlatego kogoś mam nagrodę. Tą nagrodą jest wycieczka. Wygrywacie Państwo wycieczkę. Jest to pierwsza wycieczka bez przewodnika, tak jak Pan Łukasz polecał, z Wrocławia do Santiago de Compostela. Zachęcam do odpowiedzi. Znajdziecie mnie Państwo gdzieś w internecie. To tyle. Dziękuję.